witamy Państwa jak najserdeczniej na Mercedes-Benz Stadium w amerykańskiej Atlancie w stanie Georgia. Tutaj Dariusz Szpakowski, obok mnie na stanowisku dla komentatorów jest Jacek Laskowski. Zapraszamy na kolejny mecz w zaciętych rozgrywkach Division Rivals. Jacku, przed nami ciekawe widowisko. Jedni i drudzy wyszli bardzo zmotywowani. To będzie ciekawe spotkanie, Darku. Czuję to. Zrobił ślisk. Gospodarze dziś w następującym składzie. Zagrają dzisiaj w ustawieniu 4-4-2 w swoim klasycznym wariancie, czyli bezpiecznie z tyłu, ale również z myślą o ofensywie. Jest to szerokie ustawienie, dobre dla drużyn preferujących wykorzystywanie skrzydeł, a nie tylko środka pola. Ładnie obronił ten strzał, ale piłka nadal w grze. I tak oto tracą piłkę. Filip Kostić. Czekamy na dośrodkowanie. Matić! Świetnie. Czy będzie prowadzenie? Ter Stegen odbija, jeszcze gramy. Wysoki pressing się opłaci. Druga z rzędu, fantastyczna obrona. I trzyma piłkę w rękach. I będzie out. I mamy zmianę. A teraz przy piłce Ronaldinho. Przy piłce Sokrates. Mbappé. Cristiano Ronaldo. Udało się! Czy będzie gol? Kostić. Dobrze antycypował intencję podającego i mają piłkę. Kylian Mbappé. Tracą piłkę po tym podaniu. Ależ tam się przedarł. I mamy pierwszą bramkę w tym meczu. Szybko zaczęli kanonadę. Zastanawiam się, czy równie szybko padną kolejne gole. Czy raczej opadną emocje i siądzie tempo tego pojedynku. Piękne uderzenie, Cristiano Ronaldo. I tak, jest bramka. Widać dziś świetną formę Portugalczyka. Popatrzmy na rezultat. 1-0. Goal for the host. Number 10, Cristiano Ronaldo. Zostawił za sobą trochę boiska. Mbappé! Świetnie teraz Ter Stegen. Gramy dalej. Cały stadion zamarł. Już się wydawało, że gospodarze stracą bramkę i prowadzenie. Ale nie, nie tym razem. Kostić. Robi się niebezpiecznie. Lionel Messi. Kostić. Nemanja Matić. Ma trochę miejsca na skrzydle. Nicola Pepe. No i mamy dobry, udany odbiór. Mają szansę na kontratak. Mogą ich teraz skontrować. Neymar ma szansę. Zobaczymy, co teraz zrobi. Bardzo ładna, składna akcja, taki książkowy kontratak. Szkoda, że nieudany. Świetna szybkość i zgranie, ale zabrakło wykończenia. Szkoda, bo to była akcja z potencjałem bramkowym. Chciałoby się więcej takich oglądać. Ależ teraz luka na skrzydle. I za moment gra zostanie wznowiona z rzutu wolnego. Będzie wrzucać w pole karne z nadzieją, że któryś z kolegów dojdzie do pozycji strzeleckiej.
mogło być niebezpiecznie po tym rzucie wolnym, ale bramkarz chwycił piłkę. Matić. Kostić. Znakomicie teraz rozczytał zamiary przeciwnika i inteligentnie przechwycił piłkę. Ależ okazja! Czy ją wykorzysta? I piłkę przejmują rywale. Kylian Mbappé. Filip Kostić. Zaraz może być remis. Nie ma gola. Piłka trafia w słupek i wraca na boisko. Wspaniale broni Ter Stegen. Przed chwilą zabrakło im tylko odrobiny szczęścia, żeby wyrównać. Zdecydowały centymetry, a bramkarza, no cóż, wyręczyło aluminium. Ciekawe, czy podetnie im to skrzydła, czy wręcz przeciwnie, zmotywuje do dalszych prób. Blisko już do bramki. Wybiega na pozycję. Luka przechodzi obok bramki. Na wizualizacji możemy sobie to obejrzeć dokładnie, ale chyba nie było to w tej sytuacji konieczne. Owszem, nawet z daleka nie wyglądało na to, żeby piłka przekroczyła w którymkolwiek momencie linię bramkową całym swoim obwodem. Za chwilę może być dogodna okazja. To może być wyrównanie. A jednak nie, nie, ależ to była okazja. Mogli odrobić stratę, no szkoda, ale jak tak będą grać, to na pewno jeszcze zdążą coś stworzyć. Puyol. Nelson Semedo. Piłka wzdłuż linii bocznej. Dobra okazja, by dośrodkować piłkę. Ależ okazja, Ronaldo. Gol! Kolejny do kolekcji, mają już dwie bramki przewagi. Nie jest to może jeszcze pewne zwycięstwo, ale coraz bardziej się do niego przybliżamy. Tak trzymać! Obejrzyjmy sobie na powtórce, jak znakomicie wyglądał ten długi, samotny rajd. Ewidentnie obrońcy popełnili błąd. Dali temu zawodnikowi zbyt dużo miejsca i czasu, a to w okrutny sposób zemściło się stratą bramki. Doczekaliśmy się. Drugiej bramki w meczu jest 2-0. Nie da się ukryć, że nie był to jego najlepszy występ. Tak, trener słusznie zdejmuje go z boiska. Dziś mu ewidentnie nie szło. Bruno Fernandes. Kylian Mbappé. No i dobre przejęcie Cristiano Ronaldo. Świetnie teraz dostrzegł partnera. Mbappé przed szansą. Tak, Mbappé umieszcza piłkę w siatce. Doskonałe zachowanie pod bramką rywali.
Widzimy teraz powtórkę ostatniej bramki. A wykończenie było tu czystą formalnością. Przy strzale mógł nawet zamknąć oczy, a i tak by trafił. Dopiero pierwsza połowa, a już widać wyraźnie, kto tutaj rządzi. Drugi zespół jest praktycznie bez szans. Abdoulaye Doucouré. Messi. Robi się niebezpiecznie. Kylian Mbappé. Nie trafił z tym ślizgiem. Chyba będzie kartka. Może spróbować stąd uderzyć bezpośrednio na bramkę. Ale świetne zagranie z samej linii bramkowej. Znakomite wybicie. Gol! Rewelacyjnie to zrobili. Kibice szaleją. Tak, 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 Cristiano Ronaldo. Po raz trzeci trafia Portugalczyk i to jest hat-trick. Co strzał, to bramka, niesamowite. Takie mecze nie zdarzają się często, ale trzeba przyznać, że jest dziś w fantastycznej dyspozycji. Chociaż nie dobiegła końca jeszcze pierwsza połowa, mecz staje się jednostronny. Prowadzenie 4-0, jednostronny spektakl w tej pierwszej połowie. Wyśmienicie gra dzisiaj Cristiano Ronaldo. Nawet jak na swoje wysokie standardy, nie ma dla niego żadnych...